Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Dzisiejsze spotkanie będzie poruszało wiele, wiele tematów i jest właściwie odpowiedzią na Wasze prośby. Ponieważ w ostatnim moim newsletterze zapowiedziałam, że już nie będzie sprawozdań z rytuału dla Matki Ziemi, no i odezwała się lawina listów, że jednak chcecie te sprawozdania, że jest to dla Was bardzo, bardzo ważne. Dlatego w dzisiejszym nagraniu będzie i sprawozdanie z tego ostatniego 133 rytuału dla Matki Ziemi, ale będzie również wiele odpowiedzi na pytania i będzie dużo wskazówek, co się działo przed pełnią, w czasie pełni, po pełni i gdzie jesteśmy teraz w tym momencie. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Ja będę dzisiaj prowadziła nasze spotkanie przy laptopie, więc jeżeli on się tam kiedyś tam włączy i będzie robił jakieś dziwne szmery, to nie jest tutaj nic dziwnego. Wiatr na zewnątrz wieje, słońce świeci, deszcz pada, tęcza na horyzoncie, wszystkie żywioły w pełni. Zaczynajmy więc. Ostatnia pełnia Księżyca miała miejsce 25 marca 2024 roku i była to tak zwana robacza pełnia i nasz 133 rytuał dla Matki Ziemi i rytuał za duszę zwierząt oraz rytuał za drzewa. Po tym rytuale nie nagrałam sprawozdania. I zapowiedziałam, że nie będzie tych sprawozdań, bo w wielu, wielu rzeczach muszę wybierać priorytety, czyli co jest w tym momencie najważniejsze, co jest mniej ważne, a jeżeli wykonuję rzeczy mniej ważne, no to poświęcam na to mój prywatny czas. I taki był mój wybór, ale gdy odezwała się ta lawina maili, że te sprawozdania tak bardzo dużo Wam dają, że tak na nie czekacie, no to chyba nie ma szans, żeby z tego zrezygnować. Dlatego już teraz mam mój czas wolny i dlatego nagrywam to sprawozdanie. Oczywiście przed ostatnią pełnią Księżyca, no i właściwie w całym tym centrum, byliśmy w tym czasie zaćmień, czyli moment, który był bardzo, bardzo trudny energetycznie, ponieważ wszystkie zaćmienia, i zaćmienia Słońca, i zaćmienia Księżyca, to są takie energie, takie wibracje, które z jednej strony wywołują strach, obawy, niepewność. Bardzo łatwo wtedy ludźmi sterować, kierować w odpowiednim kierunku, takim bardziej negatywnym. Bo już wewnątrz, jak gdyby, czujemy tą niepewność i wystarczy jeden malutki impuls i od razu już idą nasze myśli, nasze słowa i nasze działania w tym kierunku negatywnych wibracji. Dlatego ten sezon zaćmień to jest taki czas, że z jednej strony energie mroku są bardzo aktywne, ale też wykorzystują nasze właściwości, ludzkie właściwości, aby zrealizować swoje ciemne plany. I dlatego wielu z nas czuło się w tym czasie naprawdę niefajnie. To były takie momenty zwątpienia w siebie, swoje własne marzenia, swoje własne pragnienia, strach i obawy przed tym, co wydarzy się na Ziemi w kolejnym czasie. No i oczywiście mrok również zadbał o swoje, żeby odpowiednie rzeczy tutaj na Ziemi zmaterializować. I widzimy to wokół. Czyli ta ostatnia pełnia, ta robacza pełnia Księżyca 25 marca była nacechowana takimi ciemnymi wibracjami, takim zimnem, chłodem, niepewnością. A mimo tego ten 133 rytuał dla Matki Ziemi był bardzo piękny, bardzo pozytywny i bardzo świetlisty. Moim zdaniem wynika to z samej symboliki. Ja sobie tutaj będę pisać na kartce różne rzeczy, bo rozmawiam tak na luzie, zupełnie bez przygotowania, jak zazwyczaj. I jak sobie popatrzymy, to był 133 rytuał. I co się kryje w tym 133? Warto by właściwie sprawdzić, jaki temat miała nasza 133 ceremonia. Ja zaraz ją wyszukam.
bo wiadomo, że ceremonie, czyli te takie spotkania z wyższej półki, które w tym momencie są zawieszone, jeszcze nie wiadomo, czy będziemy je kontynuować, czy nie będziemy ich kontynuować, ale one wszystkie miały ogromne znaczenie i zawsze były bardzo powiązane z rytuałami dla Matki Ziemi, ale również z tą całą symboliką. Dobrze, jak mamy, jak sobie popatrzymy na mojej stronie bukardimaria.com, to ceremonia o numerze 133, w polu szukania wystarczy wpisać 133 i wtedy ona wyskakuje. To jest temat, no i czy się to nie sprawdza? No zawsze to razem funkcjonuje. Zwróć uwagę, 133 rytuał dla Matki Ziemi. Powiedziałam o tych manipulacjach, że mrok tak, no i pies zaczyna szczekać. To wszystko jest symboliczne. Pies zaczyna szczekać, a wiadomo, że jest to symbolika psa, czyli tego strażnika, ale również tego, który wyczuwa energię mroku i dlatego zawsze psy szczekają na przykład o drugiej w nocy, pomiędzy drugą a trzecią w nocy. Dobrze, no i tak jak powiedziałam, rzeczywiście był to ten sezon zaćmień i jak sobie popatrzymy na naszą ceremonię o numerze 133, to ja przypomnę, jaki ona miała temat. Pamiętaj, że ceremonie to jest coś tak uniwersalnego, to jest tak uniwersalna wiedza, że do nich zawsze trzeba wracać. Jeżeli widzisz jakieś powtórzone cyfry na telefonie, gdzieś w samochodzie, gdzieś, to zawsze są wskazówki. Wtedy sobie przechodzisz na moją stronę bukardimaria.com, wbijasz w pole wyszukiwania na przykład 77, 88, 111, czy na przykład teraz to 133 i wtedy wyskakuje Ci określona ceremonia i wystarczy sobie przeczytać, jaki był temat, albo sobie ją obejrzeć, aby sobie pewne rzeczy przypomnieć. I teraz tak. Ta ceremonia miała temat 133. Jak uniknąć manipulacji i syndromu stada, gdy coś jest inaczej niż było zwykle, czyli było zazwyczaj? Jak wyjść z labiryntu mroku? Wyobraź sobie sytuację, w której nagle coś przestaje funkcjonować. Droga się zamyka, blokada zapada. Taki teraz ten temat tych konfliktów wojennych, prawda? Tej wojny karmicznej. Jak reagujesz w takim momencie? Czy próbujesz przebić głową mur za wszelką cenę, bo przecież zawsze właśnie tam były otwarte drzwi, a teraz są zamknięte? Czy pozwolisz, by w takim momencie porwał Cię syndrom stada, bo wszyscy biegną w tym kierunku, to Ty również, bo przecież trzeba rozbić blokadę, a w kupie siła? Co się wtedy dzieje z Twoją energią? Porozmawiamy o sytuacjach konfliktowych, gdzie dwóch się bije, a trzeci korzysta. Zwróć uwagę, wojna karmiczna to jest dokładnie to samo. Gdzie dwóch się bije, a trzeci korzysta. Kto jest tym trzecim? Kto stworzył labirynt na Ziemi, czyli Matrix? Kto stale dzieli innych, by lepiej kierować masą, jedną masą przeciwko drugiej, a sam obserwuje i zaciera ręce? Ta ceremonia trwała godzinę, 1 minutę, 57 sekund, a plik miał wielkość 4,44 gigabajtów. Bez znaczenia granic. No i teraz popatrzymy sobie na ten nasz 133 rytuał i troszeczkę to połączymy z tą sytuacją, w której w tym momencie jesteśmy, czyli z czasem apokalipsy, tego boskiego sądu i tych karmicznych wojen, karmicznych konfliktów. Ogólnie czas takiego wyrównania karmy, czyli tego sądu ostatecznego, zaczął się w listopadzie 22 roku, czyli roku Tygrysa. Wtedy się zaczął i jest teraz w pełni. Dlatego mówiłam o tym, zadbaj o oczyszczenie Twojej karmy. I tutaj co mogę Ci położyć na sercu, z czym należy się zapoznać? Na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce mentoring. W mentoringu, jak sobie wejdziesz na tą zakładkę mentoring, masz cały opis tego, jak to funkcjonuje. No i masz oczywiście tematy w mentoringu obecne. I zwróć uwagę na to, że mieliśmy już takie tematy jak na przykład konflikty rodzice-dzieci, czyli karma, przyczyny karmy, kody krwi i traumy. Mieliśmy prawo karmy, to wszystko jest w mentoringu, prawo karmy. Mieliśmy
Jak pokonać samosabotaż, który również czasami jest połączony z karmą. Potem mieliśmy mentoring 33, popatrz, wszystko z tym numerkiem. W cieniu wojny, czyli zbrojenia, wojna, strach o bliskich w Polsce. Mieliśmy zazdrość, ukryte dno, ale mieliśmy też wiele, wiele, wiele innych tematów, jak na przykład, jak sobie tam naciśniesz, korzystaj z treści dostępnych tutaj, to masz całą listę wszystkich treści, które są dostępne w mentoringu. Oczywiście nowe mentoringi będą się pojawiać, to jest dla mnie priorytet w tym roku. I tutaj jak sobie to przerolujesz w dół, to mamy bardzo dużo, na przykład utrata znajomych, również w tym momencie teraz apokalipsy, boska sprawiedliwość, prawa ziemi, prawa karmy, masz tematy na przykład karma rodziny czy narodu, masz tutaj jeszcze jeden temat, gwałt astralny, również są z karmą powiązany. Krzyżacy Templariusze, również bardzo ciekawy temat, czy iskra wyjdzie z Polski. Związki karmiczne, bratnie dusze, bliźniacze płomienie. I tutaj inne również takie ciekawe informacje, ale akurat jeżeli chodzi o karmę, to te. I teraz tak. Teraz możemy przejść do tego sprawozdania z tego 133 rytuału dla Matki Ziemi. Czyli jak sobie popatrzysz na symbolikę, to mamy tak. 1, 3, 3. Razem daje nam to 13, 13 jako koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem. Zwróć uwagę na wszystkie ceremonie, które zawierały w sobie numer 13. Tam oczywiście znowu na tej samej stronie, czyli bucardimaria.com. W zakładce ceremonie. Wszystkie ceremonie, które mają w sobie ten numer 13, które mówią o tym końcu, który jest jednocześnie nowym początkiem, ponieważ ma to ogromne znaczenie dla Ciebie, Twojego życia i Twoich bliskich dokładnie teraz, w momencie apokalipsy, w momencie sądu ostatecznego i w momencie karmicznych wojen, karmicznych konfliktów i tak zwanego wyrównania karmy, czyli tutaj nie trzeba być w środku wojny, czyli działań zbrojnych, ale można być w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. I to ma dla mnie takie samo znaczenie, bo czy ty będziesz tam, gdzie bomby będą latać ci nad głową, czy ty akurat spotkasz kogoś na ulicy, kto na przykład cię zaatakuje, bo jest jakieś prawo karmy między wami, dla mnie jest to mniej więcej to samo. Czyli zadbaj o oczyszczenie karmy i teraz przechodzisz na moją drugą stronę mariabucardi.pl, czyli .com, to są wszystkie treści jak ceremonie, mentoring, trylogia, e-booki, audiobooki. Natomiast .pl to tam masz wszystkie rytuały u mnie, talizmany, konsultacje, wszystkie takie rzeczy, gdzie jest moja pomoc indywidualna. I teraz tak, jak sobie tam przejdziesz, w zakładce rytuały w nagłej potrzebie albo rytuały świec intencyjnych, to tam znajdziesz te rytuały, które mają na celu oczyszczenie karmy Twojej albo Twoich bliskich. I teraz tak, idziemy dalej. W symbolice tego 133 rytuału dla Matki Ziemi mieliśmy również jedynkę, czyli jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, czy oglądasz ceremonię, to wiesz, że jedynka to jest symbol maga, ale nie tego białego maga, nie czarnego maga, ale maga transcendentnego, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej, wykorzystując wszystkie narzędzia, które stają do jego dyspozycji, aby kształtować swoje życie, ten świat i wszechświat. I teraz stać się magiem, to jest chyba największe wyzwanie dla nas dokładnie teraz w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ po czasie różowego słonia, czyli po czasie korony, po czasie znamienia bestii, czyli tych tak zwanych szczypawkach, no jesteśmy w tym momencie, gdzie mamy inwazję zombie. Czyli ludzie już nie są, w większości już nie są tymi ludźmi, jakimi być powinni, czyli mają odcięcie od różnych talentów wyższych,
od zdolności wyższych, no i widzimy to na co dzień. Wiele osób z Was pyta mnie, gdzie ja jestem w tym momencie. Gdzie jestem w tym momencie, to sobie można śledzić na Instagramie czy na Facebooku, na relacjach, ale uważam, że akurat to jest mało ważne. Ja jestem w różnych miejscach. W różnych miejscach, ponieważ mam wiele, wiele rzeczy do zrobienia tutaj na Ziemi i w tych wielu, wielu miejscach, w różnych krajach obserwuję, że po prostu to, co się wydarzyło z ludźmi od momentu różowego słonia, to jest coś strasznego. To jest po prostu coś strasznego. Z jednej strony mamy u wielu ludzi ogromną empatię, taką delikatność, a z drugiej strony mamy kompletny brak połączenia z duszą. Więc jesteśmy w bardzo ciekawych czasach i czasach, które są pełne wyzwań. I w zależności od tego, jaką Ty jesteś duszą, czy Twoje ciało, Twoje DNA jest zanieczyszczone znamieniem bestii, czy też nie, jakie znamię bestii zostało Ci wprowadzone, jeżeli zostało wprowadzone, bo były różne, były również placebo w całym tym eksperymencie. W zależności od tego, z jakiego miejsca we wszechświecie pochodzisz, i tutaj zapraszam Cię bardzo, bardzo z głębi mojego serca jeszcze raz na tą stronę bukardimaria.com, gdzie mentoring i gdzie są ceremonie. W zakładce sklep masz całą kategorię e-booków na temat, skąd pochodzisz. Jak sobie naciśniesz tą kategorię, skąd pochodzisz, to tam masz mnóstwo mini e-booków, również cały czas się nowe pojawiają. Dzisiaj pojawił się nowy, na przykład, czy pochodzisz z gwiazdy Hadar. Ostatnio, czy jesteś nasionem gwiezdnym Blu-ray, czy jesteś ptasim nasionem, czy pochodzisz z północnej gwiazdy Polaris, czy z Oriona, czy z Raka, czy z Plejad, czy z Wielkiej Niedźwiedzicy, czy z gwiazdy Arktur, czy z gwiazdozbioru Wodnika, czy z gwiazdy Antaresk, czy z gwiazdozbioru Lutni. Te są w tym momencie gotowe do pobrania. To od tego zależy również wszystko to, co związane teraz z Tobą, co się wydarza w Twoim życiu, co się wydarzy w Twoim życiu i jakie będą miały skutki różne Twoje posunięcia. To wracając do tego maga, czyli stanie się tym magiem transcendentnym, uważam za jeden z największych priorytetów dokładnie teraz w tym momencie. Idziemy dalej. 133, mamy tutaj ukryte również 33. Ty wiesz, że ja jestem tą mistrzowską 33 i nie przez przypadek słuchasz moich nagrań w tym momencie i ogólnie. I nie przez przypadek jesteśmy w jakimś tam kontakcie, ponieważ jeżeli sobie popatrzysz na znaczenie tej mistrzowskiej 33, to bardzo dużo rzeczy stanie się jasnych. Czyli to taka malutka inspiracja, jeżeli już wiesz, co znaczy 33, możesz się podzielić tym w komentarzu tutaj, pod tym nagraniem, pod tym filmem. Jeżeli nie wiesz, to jest taka inspiracja, żeby sobie o tym poczytać. Mamy tutaj również ukrytą trójkę, czyli cesarzową, czyli taką miłość bezwarunkową, i tak mogę nazwać ten rytuał. Ten rytuał tej robaczej pełni księżyca, ten nasz 133 rytuał do Matki Ziemi, rytuał za duszę zwierząt i rytuał za drzewa, był właśnie nacechowany tą energią cesarzowej. Zwróć uwagę, że na kartach Crowley'a, i tutaj nie dyskutujemy na ten temat, czy Crowley był dobry, czy zły, nie ma to żadnego znaczenia. Dla nas znaczenie ma to, co jest na tej karcie namalowane, czyli ta symbolika. Mamy tam ten symbol pelikana, który karmi swoją krwią swoje młode. To jest właśnie ta miłość bezwarunkowa. To jest też częściowo takie poświęcenie siebie dla dobra ogólnego. I taka była ta pełnia, ta robacza pełnia księżyca. I zaraz do tego przejdę, tylko skończymy tę symbolikę. W tej symbolice 133 mamy również ukryte 3 plus 3 to jest szóstka, czyli kochankowie. Ślub cesarza i cesarzowej, znowu cesarzowa, prawda? Ale do tego jeszcze cesarz. Nie przez przypadek to... Ta ceremonia o numerze 133 miała 4 GB 44, czyli symbolika cesarza.
To znaczenie karty kochankowie w znaczeniu Crowley'a, ponieważ to nas interesuje, ja się na tym opieram, ponieważ uważam, że jest najbardziej symboliczne i najbardziej wartościowe to znaczenie. I teraz, gdy popatrzymy sobie na tą kartę kochankowie, to widzimy, że jest to połączenie przeciwieństw, ale jednocześnie alchemia, transformacja i jednocześnie jeszcze tego ślubu udziela eremita, czyli pokonanie tych słabości, wejście w ciemność, wrzucenie światła w ciemność. Ok, idziemy dalej. Trójka plus jedynka daje nam razem siódemkę. Mieliśmy mnóstwo ceremonii, gdzie była omawiana siódemka, ponieważ siódemka jest bardzo, bardzo symboliczna. To jest rydwan. Rydwan, przygotowanie się do drogi, solidne, mądre przygotowanie się do drogi, zanim wyruszysz w tym nowym kierunku. I nadal jesteśmy w tym momencie, że coś starego odchodzi, na to nowe trzeba się przygotować, do tego nowego trzeba się przygotować. Niektórzy z nas już wyruszyli tą nową drogą, niektórzy jeszcze nie. Każdy ma tu swój odpowiedni czas i moment. Nie wolno niczego przyspieszać, ale nie wolno też czekać w nieskończoność. Czyli ten właściwy moment wyczuwamy w sobie i oczywiście ten właściwy moment pokazują nam również powtórzone cyfry anielskie. Na przykład 11, 11, 12, 12, 13, 13 i tak dalej. Czyli jeżeli takie rzeczy widzisz, powtórzone cyfry, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Jeżeli ich nie widzisz przez dłuższy czas i nie widzisz również innych znaków anielskich, znaki anielskie masz omówione w moim e-booku, znowu na tej samej stronie. bucardimaria.com, zakładka sklep, zakładka, zaraz ci powiem dokładnie, jak ona się nazywa, czyli zakładka sklep i potem jak się sklep otwiera, to zakładka książki Marii Bucardi. Jak sobie tam wejdziesz, to masz wszystkie moje e-booki, również te nowe, czyli Nową Magię 2024, Nową Magię Miłosną 2024. No i jak sobie przerolujesz w dół, to masz również Jak rozmawiać z aniołami tego e-booka. To jest e-book, który no, każdy powinien mieć. Można sobie go oczywiście wydrukować. On jest przygotowany w formacie A4, czyli można sobie go wydrukować na kolorowej drukarce, czy w jakiejś tam drukarni, czy gdziekolwiek indziej i z tego korzystać. I tam są również omówione znaki anielskie. Jeżeli przez dłuższy czas nie widzisz żadnych znaków anielskich, to trzeba zadbać o oczyszczanie, czyli rytuały u mnie, rytuały oczyszczające. I trzeba zadbać o krystaliczne myśli. Rytuał świecy intencyjnej, krystaliczne myśli. Ze względu na to, że jeżeli przez dłuższy czas nie masz znaków anielskich, to oznacza, że nie jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I wtedy możesz przegapić ważne rzeczy albo być po prostu nie tam, gdzie być powinnaś albo być powinieneś. Idziemy dalej. Symbolika omówiona, symbolika rydwanu omówiona jest w ceremoniach, w różnych ceremoniach, które zawierają w sobie siódemkę, czyli na stronie bucardimaria.com, zakładka ceremonie i tam masz ceremonię serii od 0 do 199 i powyżej 200. Wyszukujesz sobie wszystkie, które mają w sobie znaczenie rydwanu. Można oczywiście również w polu szukania, na przykład sobie wpisać rydwan. Szukaj i wtedy wyskoczą ci wszystkie treści, które dotyczyły rydwanu, które są na tej stronie, czyli na przykład ceremonia 187, ceremonia 217, ceremonia 205, 197, 207, 178, 170 i tak dalej i możesz sobie wybrać te, których tematy cię najbardziej przyciągają. I teraz tak. Sezon zaćmień. Na sezon zaćmień, przez sezon zaćmień prowadziłam Cię, myślę, że bardzo, bardzo intensywnie. Wiele osób z Was było ze mną w stałym kontakcie. Mieliśmy mnóstwo rytuałów ochronnych, mnóstwo rytuałów oczyszczających. Ja po prostu pracowałam tak dużo, jak chyba jeszcze nigdy, od rana do wieczora, tak można nazwać, to, żeby to wszystko ogarnąć, idealnie przygotować, idealnie przeprowadzić. No i potem mieliśmy tą pełnię, która była jak gdyby w samym centrum i ta robacza pełnia księżyca. Więc energia cesarzowej, energia bardzo piękna, czyli właściwie można powiedzieć tak w jednym zdaniu,
energia cesarzowej, czyli miłości bezwarunkowej, pełnego zaufania i złotej energii. Tak jak cesarzowa, która, taka prawdziwa cesarzowa, czyli taka prawdziwa kobieta, która nosi koronę na głowie, która ma świadomość siebie. Ale oczywiście ja nie mówię tutaj o Kopciuszku, który nagle został księżniczką. Ja nie mówię tutaj o księżniczce, która jest w pełnym ego. Ja tylko mówię raczej o królowej cesarzowej, czyli już dużo, dużo wyżej w tej hierarchii, tej mądrości i świadomości. I cesarzowa to jest energia tej takiego połączenia z wszechświatem i tej miłości bezwarunkowej i tego takiego otoczenia tą miłością bezwarunkową tej ziemi, różnych istot tego świata i wszechświata. I właściwie ten rytuał był właśnie taki. To było takie zadbanie o wszystkie istoty, o wszystkie malutkie istotki, robacza pełnia, czyli wszystkie robale, robaczki i tym podobne. I to było to przepiękne spotkanie. Była bardzo obecna energia żywiołu wody. Wiele osób z Was, uczestników, czuło tą energię wody. Była ta właśnie złota energia, można powiedzieć złoty deszcz, czyli złoty deszcz świadomości, czy tej boskiej energii. Ale znowu w tym rytuale było bardzo mało takich wizji, które dotyczyłyby ludzi. Czyli większość dotyczyła typowo tych mniejszych istot, czy większych istot, ale nie istot ludzkich, bo mamy w tym momencie no, tak zainfekowaną ludzkość, że jest bardzo, bardzo mało ludzi, którzy mają to połączenie z wszechświatem. Jest mnóstwo tych, którzy twierdzą, że mają, a nie mają, którzy utracili to połączenie. Jest właściwie teraz dziedzina duchowości, czy dziedzina tak zwanej ezoteryki jest kompletnie zainfekowana. Tutaj można naprawdę na palcach jednej ręki policzyć osoby, które mają jeszcze w sobie tą krystaliczność, czystość i światło. Trzeba bardzo, bardzo uważać. To jest chyba jedna z dziedzin, która jest najbardziej zainfekowana mrokiem. No, to jest chyba normalne, prawda? Czyli dziedzina duchowości skupia ludzi, którzy widzą więcej, czują więcej. No i wiadomo, że tutaj mrok ma największy interes w tym, żeby się podczepiać do takich ludzi, czy nimi sterować, czy ich blokować. Dlatego na tym rytuale dla Matki Ziemi było więcej takich energii, które płynęły do roślin, do zwierząt, do insektów, do samej ziemi, do naprawdę takich mini, mini, mini różnych robaczków, owadów i tym podobnych. I muszę Ci powiedzieć, że ta energia boska teraz w tym świecie zwierzęcym jest dużo bardziej obecna niż w świecie ludzkim. Czyli można tak powiedzieć, że Bóg kreuje bardzo dużo różnych nowych istot, właśnie w tym świecie insektów, w tym świecie takim mini, 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 można powiedzieć, mikrokosmosie. Kujesz mi głosu? Wybacz, ale idziemy dalej. I dlatego, gdy skupimy się na tym świecie tych insektów, to widzimy, że ta boska kreacja jest w pełni obecna. Jeżeli ten świat insektów Cię interesuje i zaczniesz na przykład lajkować czy serduszkować fotki takie robione dobrymi aparatami fotograficznymi przez różnych fotografów czy ludzi prywatnych na Instagramie, to będziesz widzieć tego coraz więcej i zobaczysz, jak niesamowicie ta różnorodność i różne nowe gatunki nagle się pojawiają, których myśmy wcześniej albo żeśmy ich nie zauważali, albo żeśmy w ogóle ich nie widzieli, albo one pojawiają się jako tak zwani nowi mieszkańcy w różnych strefach klimatycznych. Oczywiście tutaj temat klimatu i tego wszystkiego, co dzieje się na Ziemi. Te osoby z Was, które mnie obserwują na Instagramie, widziały, że ja w pewien sposób protestuję przeciwko temu, co się tutaj dzieje, bo uważam, że jest tutaj bardzo dużo kłamstwa, zakłamania. Tutaj chciałabym też odpowiedzieć na wiele pytań, które były związane z tymi pożarami na świecie. Jak to u nas wygląda na Maderze, gdzie jest magiczna oaza?
Te osoby, które przeżyły na żywo pożar w 2016 roku, czyli ten, który strawił praktycznie 2/3 wyspy, i teraz ten pożar w 2023 roku, który strawił połowę wyspy, i te osoby z Was, które widziały to może w innych miejscach świata, widziały, że coś jest tutaj nie tak. I to nie tylko to, że były to podpalenia, ale również to, jak straż pożarna nie wykorzystywała możliwości, żeby ten pożar ugasić, tak jakby dostawała jakieś rozkazy z góry, specjalnie które od kogoś, komu zależało na tym, żeby ten pożar się rozprzestrzeniał. Myśmy widzieli to na Maderze, że można było pożar zastopować wiele, wiele razy, a po prostu nie zostało to zrobione. Tak jakby specjalnie tą straż pożarną wysyłano to na zachód, to na wschód, to tu i oni tylko jeździli tam i z powrotem po prostu. Jeszcze po wężach, które prywatnie ludzie wyciągnęli ze swoich domów i ogrodów i próbowali tymi prywatnymi środkami gasić. I dlaczego to się dzieje? Więc dzieje się to z różnych względów. Przede wszystkim po to, żeby nam sprzedać zmiany klimatyczne. Po drugie po to, bo są dotacje na spalone obszary. Czyli czym więcej się spali, tym lepiej, bo jest więcej środków finansowych, które można potem włożyć do swojej prywatnej kieszeni. Oczywiście nie robią tego prywatni ludzie, prawda? Tylko robią to ludzie, którzy są na odpowiednich stanowiskach. I dlatego zależy tym ludziom na tym, żeby te pożary były jak największe, jak najczęstsze, i nikt tego wielce nie kontroluje, czy te pieniądze, które wpłynęły na zalesianie, które, czy one rzeczywiście zostały wykorzystane na zalesianie, czy też nie. Nie ma kompletnie żadnych wielkich kontrol, a jeżeli są jakieś kontrole, to wszystko jest skorumpowane. I wygląda to po prostu tak, że pożar czym większy, to lepiej dla rządzących. Potem dostaje się dotacje i zanim zostaną te dotacje wykorzystane na zalesienie, czy żeby pokazać, że żeśmy coś zrobili, to już jest kolejny pożar. Dlatego, co my możemy zrobić prywatnie? No na pewno nie walczyć z wiatrakami, tylko my sami musimy działać. I dlatego moja zapowiedź, że dla mnie ten rok, ten nasz wspólny rok, to jest rok naszych działań dla Ziemi, czyli i rytuały dla Matki Ziemi, jeżeli nie może w jakikolwiek inny sposób, to przynajmniej to raz w miesiącu przyłączenie się do tego rytuału, ale również działania w ramach naszego stowarzyszenia Onosemina.org. Onosemina.org jest stowarzyszeniem, które specjalnie założyłam w Szwajcarii, a nie w Portugalii, albo w Hiszpanii, albo gdzieś w jakimś innym skorumpowanym kraju. Tylko w Szwajcarii mamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy kontrolowani we wszystkich najmniejszych grosikach, na co te pieniądze są przeznaczane. I co roku ten status jest nam przedłużany jako organizacji pożytku publicznego po właśnie takich kontrolach. I dlatego zachęcam Cię z głębi mojego serca, aby wejść sobie na stronę onosemina.org. Ta strona jest również w sygnaturce mojego maila, nigdzie nie trzeba wielce szukać. I tam masz różne języki, jak sobie naciśniesz język polski, to jest wszystko bardzo dokładnie opisane, co robimy, jak robimy. I zachęcam Cię z głębi mojego serca, aby się do nas przyłączyć. Jeżeli nie możesz wspierać nas w jakikolwiek sposób finansowo, to wszelkie udostępnienia na Twoich profilach społecznościowych, tworzenie treści, które linkują to stowarzyszenie, to również jest praca. To jest wolontariat, to jest praca i każde takie działania mogą nam pomóc, żeby naprawdę coś zrobić. Bo tutaj nie ma co liczyć na jakieś, na kogokolwiek innego. Bo jeżeli my sami tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Bo organizacje rządowe, publiczne, wielkie, jakieś nie wiadomo co, im nie zależy na ziemi. Jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi za nas. Czyli niech to będzie dla Ciebie również taka inspiracja, teraz szczególnie w tym czasie Boskiego Sądu, żeby jak najwięcej robić
i działać. Oczywiście możesz robić to samodzielnie, możesz kupić grunt w kraju, w którym jesteś, sadzić drzewa samodzielnie, tworzyć oazy, takie jak ja stworzyłam magiczną oazę i no, w tym roku mamy ogromny również wydatek, bo musimy stworzyć cały system przeciwpożarowy na nowo, ponieważ nasz system przeciwpożarowy się spalił w czasie ostatniego pożaru i teraz musimy stworzyć system oparty no, typowo na betonie i na metalu, a nie na plastiku, który był tańszym rozwiązaniem, no bo plastik po prostu poszedł z dymem. Czyli możesz działać samodzielnie, możesz wspierać mnie w ochronie magicznej oazy, ale możesz również dołączyć do onosemina.org, możesz stać się również członkiem naszego stowarzyszenia, to wszystko jest na stronie opisane, albo możesz wspierać poprzez darowizny, czy poprzez Twoje udostępnianie, informowanie innych ludzi. No tutaj wszystkie metody są dozwolone. Ważne, żeby osiągnąć cel, czyli zalesić jak największą ilość ziemi, ale również, żeby chronić te lasy, które jeszcze są i te drzewa, które jeszcze są. Czyli tak, rytuał dla Matki Ziemi ten 133, energia złota, energia cesarzowej, energia wody, energia przepiękna, bardzo taka spokojna, w tym czasie niepokoju, energia spokojna. Po tym rytuale miał miejsce rytuał uwalniający duszę zwierząt. Tym razem nie było tych dusz tak dużo jak w tych wcześniejszych rytuałach. Tak mogę oszacować może około 200-300 dusz, nie więcej. Czyli coś było w energii takiego, może właśnie te zaćmienia i obecność tych innych wibracji, że nie mogliśmy uwolnić aż takiej dużej ilości jak zazwyczaj, ale zawsze to jest coś. No i na sam koniec był rytuał ze drzewa, który jest powiązany z naszymi mitycznymi drzewami Edenu, jest powiązany z tymi drzewami, które jeszcze są na Ziemi, jako taka sieć, która łączy nas z energią wszechświata, z energią źródła. No i oczywiście łączy to z naszymi działaniami w ramach onosemina.org, za które odpowiadam. Jestem prezydentem tego stowarzyszenia, odpowiadam prawnie, odpowiadam we wszystkich dziedzinach za działania tego stowarzyszenia i we wszystkich sprawach związanych z tym stowarzyszeniem można do mnie pisać. Idziemy dalej. Aha, czyli jeszcze w ramach tego stowarzyszenia, jak sobie wejdziesz na naszą stronę onosemina.org i naciśniesz sobie język polski, to masz tutaj różne możliwości. Masz nasz blog, masz wyślij darowiznę, czyli to są takie jednorazowe darowizny i tutaj masz możliwość zostać członkiem stowarzyszenia. Idziemy dalej. Jak sobie naciśniesz na darowizny, mamy różne progi darowizny, czyli kiełek nadziei, zielony początek, liść życia, korzeń stabilności, gałąź rozwoju, promień słońca, opiekun natury i ambasador natury. W zależności od wysokości otrzymujesz taką, taka energia jest w tym zawarta, czyli wiadomo, że jeżeli jest darowizna 21 zł, no to można troszeczkę mniej zrobić, niż jeżeli ktoś wyśle darowiznę 1300 zł. Za 1300 zł to już można coś konkretnego zrobić i to dużego zrobić, ale te małe darowizny też są bardzo ważne, bo grosik do grosika i uzbiera się. Teraz tak, jeżeli sobie naciśniesz na zostań członkiem onosemina.org, to masz tutaj opisane, jak stajesz się strażnikiem ziemi i to jest członkostwo pasywne. Mamy również członkostwo aktywne, jeżeli Cię to interesuje, to oczywiście możesz mnie zapytać mailem. Członkostwo pasywne jest takie, że nie masz prawa głosu, ale działasz i jesteś członkiem stowarzyszenia i otrzymujesz oczywiście również certyfikat, który można sobie powiesić czy w Twoim biurze, czy w Twoim domu i czuć po prostu tą energię. Dobrze, idziemy dalej. Teraz tak, co przed nami? Więc przed nami będą bardzo, bardzo ciekawe mentoringi, ponieważ mam od Was już tyle pytań do mentoringu. Ja zaraz zobaczę, ile aktualnie tych pytań jest. Sekundkę. Takich zbiorczych już tematów. 46 tematów zbiorczych mamy do zrobienia w ramach mentoringu. Teraz tak.
Na razie nie będzie żadnej nowej ceremonii, jeszcze nie jest czas, żeby wznowić ceremonię, ale co masz nowego? Tak jak powiedziałam, masz te nowe e-booki, czyli dwa nowe wydania. Magia 2024, Magia Miłosna 2024 i masz te nowe e-booki, Skąd pochodzi Twoja dusza. W sklepie masz również wyrocznie, bardzo wiele osób z Was korzysta z tych wyroczni, bardzo mnie to cieszy. To jest taka praktycznie pierwsza pomoc. Jak sobie wejdziesz na bukardimaria.com, zakładka sklep i tam wyrocznie, to masz właściwie no, taki pierwszy kontakt, pierwszą pomoc w tematach finanse, złe życzenia oraz związek. Jest wyrocznia uczuć, gdy już jesteś w związku. Jest wyrocznia uczuć, gdy jeszcze nie jesteś w związku. Jest wyrocznia, czy ktoś ci źle życzy. Można tak sprawdzić, jak aktualnie energie wyglądają w Twoim otoczeniu. I jest wyrocznia finansowa, czyli co w tym momencie dzieje się w Twojej strefie bogactwa i finansów, pieniędzy, na co zwrócić uwagę, czego unikać, na co uważać. Czyli to jest bardzo, bardzo interesująca taka nowość właściwie w naszym takim kontakcie, ponieważ jak sobie naciśniesz na tą daną wyrocznię, to możesz zadać pytanie, tam jest wszystko opisane i losujesz sobie odpowiedź. Te wyrocznie są tak stworzone, że zawsze funkcjonują. Zawsze funkcjonuje, jeżeli trzymasz się dokładnie tego opisu, jak to zrobić, jak uzyskać tą odpowiedź, to otrzymujesz nie tylko odpowiedź, ale otrzymujesz również wskazówkę, jaki na przykład rytuał u mnie wybrać, żeby przed czym się ochronić, coś oczyścić i tak dalej. Dobrze, idziemy dalej. Na drugiej stronie mariabucardi.pl. Co mamy tutaj nowego i ważnego? Więc jak sobie wejdziesz w nowości, to masz nowe rytuały. Przede wszystkim rytuał, który pomaga sprzedać nieruchomości, bo bardzo wiele osób z Was ma nieruchomości, chce je zmienić, chce je sprzedać i ma z tym problem. Jest tutaj nowa analiza, gdy ktoś Ci źle życzy, czyli odkryć ukryte intencje. Masz również karty, które możesz kupić u mnie i które są zaprogramowane, połączone z Tobą. Masz również moje nowe e-booki, one są również w tym sklepie. Masz tutaj rytuał wdzięczności. Rytuał wdzięczności, świeca wdzięczności to jest coś bardzo, bardzo ważnego, ponieważ dokładnie teraz, w tym momencie wojny karmicznej, w momencie tego sądu ostatecznego, to jest bardzo ważne, żeby zadbać o wdzięczność. Czyli nie tylko na zasadzie, a to chcę, a tego jeszcze nie mam, a to bym chciał, tylko na zasadzie wdzięczności. Za co czujesz wdzięczność? Bo w tym momencie aktywuje się energia wszechświata, która ci daje jeszcze więcej tego dobrego i tego pozytywnego. I w tym momencie moje takie pytanie do Ciebie. Czego Ci brakuje? Jakie treści chcesz zobaczyć w mojej ofercie? Jakie treści Cię interesują, jeżeli chodzi o mentoring? Jakie treści Cię interesują, jeżeli chodzi o filmy na YouTubie, czyli YouTube? O czym chcesz się dowiedzieć? Ja Was bardzo, bardzo proszę wszystkich, abyście pisali do mnie maile, jeżeli jakiś temat Was interesuje i prędzej czy później ten temat się pojawi. Bo ja tutaj jestem po to, żeby wypełniać moją misję. A moją misją jest pomoc. Pomoc dla ludzi i dla Ziemi i dla wszystkich innych istot słabszych, mniejszych, naszych braci mniejszych i sióstr mniejszych. I jeżeli potrzebujesz w czymkolwiek pomocy, to śmiało pisz. Śmiało pisz. Tutaj nie ma czegoś takiego, a Boże, nie będę tam głowy zawracać. Ja może nie odpowiem od razu, ale może stworzę jakiś film, może stworzę mentoring, może odpowiem Ci nawet za kilka dni, ale będziesz mieć dokładne wskazówki, co i jak robić. Idziemy dalej. W nowościach mamy rytuał trzydniowy odzyskania wewnętrznego światła i siły do działania. To jest w tym momencie bestseller. Tak Wam brakuje światła. Ja się nie dziwię. Po tym sezonie zaćmień, w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, no to jest chyba logiczne, że brakuje tego światła. Więc ten rytuał
cieszy się Waszą chyba w tym momencie największym powodzeniem, czyli chyba najwięcej osób ten zamawia, rytuał, aby odzyskać utraconą część duszy i rytuał, Boże, on jest też w bestsellerach, momencik, jak sobie naciśniesz bestsellery, to są wszystkie te bestsellery z tych ostatnich dni. Rytuał ochronny, rytuał oczyszczający, rytuał miłosny, no to zazwyczaj, boski sprawiedliwości, odcięcia, uwolnienia od nałogu, karmy oczywiście, aktywacji zdolności wyższych, fortunaty, no to logiczne, że zawsze ta bogactwo fortunaty. Jeszcze jeden był rytuał, który w ostatnim czasie się cieszy takim Waszym ogromnym powodzeniem. Za chwileczkę, zaraz, momencik, ja to zaraz znajdę. On tutaj będzie, te 7-godzinne rytuały to wiadomo, ale rytuał pokochaj siebie również bardzo często. Znaleźć miłość, no to jak zwykle. Ten rytuał oczyszczający od konkretnej sprawy osoby lub działania tej osoby czy grupy, idealny również w nagłych przypadkach. To jest rytuał, który bardzo, bardzo często zamawiacie w ostatnim czasie. I jeszcze jeden był, momencik, momencik, zaraz go znajdę. Odchudzanie, no to wiadomo, teraz na wiosnę. Oczyszczenie linii krwi to cały czas bardzo popularny rytuał. Momencik, momencik, gdzie on mi uciekł? Oczyszczenie mieszkania również, lepsza praca, to też cały czas najczęściej zamawiacie te rytuały właśnie, przemiany różnych sytuacji. No nie wiem, chyba mi tutaj jest. To są rytuały świec uwalniające od ślubów. Ślubów samotności i ślubów ubóstwa. Dobrze, idziemy dalej. W nowościach mamy również rytuał ujawnienia prawdy, bo o ten rytuał mnie bardzo prosiliście, czyli na przykład jeżeli coś jest niejasne, chcemy, żeby prawda wyszła na jaw, żebyśmy się czegoś dowiedzieli albo żeby ktoś się czegoś dowiedział, to on jest idealny. No i tutaj jest ten rytuał, o którym mówiłam. To jest również rytuał świecy intencyjnej, uwolnienie od wampiryzmu. Tego wampiryzmu w ostatnim czasie mamy bardzo dużo, to jest normalne, jeżeli mamy inwazję zombie, to one potrzebują energii, prawda? Kolejny rytuał w nowościach to jest rytuał świeca uczenia się na błędach własnych i obcych. Bardzo pomocny rytuał, jeżeli chcemy uwolnić się od powtarzania starych błędów. I to są chyba wszystkie. Tutaj są nowe talizmany oczywiście w nowościach. Kamień do tworzenia wody kryształowej. Tak, talizmany, one są również w zakładce kamienie mocy i talizmany i tam są również bransoletki anielskie, no i oczywiście talizmany, kamienie według alfabetu ułożone. I teraz idziemy dalej. Dobrze, co przed nami? Przed nami, i to już wkrótce, różowa pełnia księżyca. To jest moja ulubiona pełnia, to jest najpiękniejsza pełnia, właściwie cały ten czas, który teraz jest przed nami, czyli 24 kwietnia mamy tą pełnię i 134 rytuał dla Matki Ziemi. Jak to się w ogóle znowu składa? 24.4. mamy 134 rytuał dla Ziemi, 4 rytuał za duszę zwierząt, 4 rytuał za drzewa. Czyli symbolika cesarza. No, no, dokładnie tak się to układa. A co mamy później? No, te osoby z Was, które śledzą mnie na bieżąco, to one już wiedzą, co mamy później. W najważniejszych terminach jest wszystko opisane. Czyli potem mamy Beltane, Noc Walpurgi. Jeden z najważniejszych sabatów, najważniejszych rytuałów w całym roku. Nie przegap Nocy Walpurgi. Bardzo Cię proszę, wejdź sobie na mariabukardi.pl. Najważniejsze terminy przeroluj do końca. Zostało 10 dni, 22 godziny do Walpurgi. No, Noc Walpurgi to jest jeden z najsilniejszych rytuałów, najpiękniejszych, który właściwie wyznacza tak kierunek na cały rok, tak można powiedzieć. Tak jak 12 magicznych nocy, tak Noc Walpurgi to jest po prostu jeden z najważniejszych momentów w roku.
I to wszystko. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pytaj. Możesz pytać w komentarzach, ale możesz również pytać przez e-mail. Pamiętaj, żeby mnie obserwować na różnych mediach społecznościowych, czyli na różnych mediach są różne treści. Telegram, Twitter, stary Twitter, teraz się platform nazywa X, chyba tak. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, no ale również wszystkie inne takie mniejsze, poboczne platformy. No przede wszystkim na YouTubie warto sobie zerknąć. Ja Ci powiem, ile w tym momencie jest na YouTubie filmów. Sporo. Wyświetl kanał. Gdzie? 1500 filmów. Nie widać tutaj całej ilości, a szkoda, ile ich dokładnie jest, ale jest ich ponad 1500 filmów. Więc dużo do słuchania, do oglądania. Warto sobie również wrócić do starszych treści, bo zawsze to są wszystko tematy, które są praktycznie cały czas aktualne. A ja z głębi mojego serca dziękuję nam, no tak, sobie samej też może podziękuję. Dziękuję Ci za nasze spotkanie. Za to, że jesteś częścią mojej społeczności, przepięknej społeczności, która już ma ponad 60 tysięcy osób. I idziemy dalej. Trzymamy się razem, poznajemy się po wibracji i działamy dla dobra Ziemi, ale również dla tego dobra indywidualnego każdej istoty i każdego z nas, ponieważ to jest tak jak w samolocie, prawda? Jeżeli spadają te maseczki do oddychania, to najpierw trzeba założyć maseczkę sobie, a potem dopiero dziecku. Czyli najpierw trzeba zadbać o siebie, żeby być w pełni siły i w pełni mocy, żeby pomagać innym. Jest bardzo ważne. Szczególnie dla tych osób z Was, które intensywnie pomagają innym ludziom, czy innym istotom. Zadbajcie o siebie, żeby być w pełni siły i w pełni mocy, bo wtedy możecie najwięcej pomóc. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.